Symbol to coś odznaczającego się w sposób szczególny. Takimi miejscami w historii PRL-u zdecydowanie mogą być Gdańsk, Szczecin i Jastrzębie. To właśnie tam doszło do podpisania porozumień sierpniowych, które otworzyły drogę do walki z komunizmem w Polsce. W tym materiale skupimy się więc na miastach, które 40 lat temu były w centrum zainteresowania każdego Polaka. Strajk w Gdańsku, którego wybuch 14 sierpnia miał decydujące znaczenie, zorganizowali działacze nielegalnych, wolnych związków zawodowych. Strajk zaplanował i przygotował Bogdan Borusewicz. Wkrótce, przeskakując przez ogrodzenie, w stoczni pojawił się też Lech Wałęsa. Komitet strajkowy przedstawił swoje postulaty i 16 sierpnia strajkującym udało się podpisać z dyrekcją stoczni porozumienie gwarantujące ich spełnienie. Wałęsa ogłosił zakończenie strajku, ale protestować zaczęli przedstawiciele innych zakładów. W efekcie w stoczni pozostało około 1000 osób, które postanowiły kontynuować protest jako strajk solidarnościowy. Utworzono MKS, a na jego czele stanął Wałęsa. Spisano 21 postulatów, z których najważniejsze były utworzenie niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, prawo do strajku, wolność słowa, przywrócenie do pracy zwolnionych z powodów politycznych, wzrost płac, zniesienie przywilejów dla MO i SB, obniżenie wieku emerytalnego, poprawa warunków pracy, służby zdrowia, skrócenie czasu oczekiwania na mieszkanie. 23 sierpnia przybyła do Stoczni Gdańskiej delegacja rządowa z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim na czele. Jego rozmowy z MKS transmitowano na całą stocznię, w której regularnie zaczął się ukazywać biuletyn strajkowy Solidarność. Ostatecznie 31 sierpnia 1980 roku Jagielski i Wałęsa podpisali w Stoczni Gdańskiej w sali BHP porozumienie. Uroczystość na żywo transmitowała TVP. Doniosłe wydarzenie w najnowszej historii Polski, kładące kres poważnemu konfliktowi społecznemu, rozwiązanemu poprzez trudne otwarte rozmowy i negocjacje, zostaje owacyjnie przyjęte przez wszystkich zebranych. Na ekranach telewizji śledziła tę chwilę cała Polska. Pod wpływem szerzących się strajków w Trójmieście, 18 sierpnia 1980 roku zadecydowano, by przystąpić do protestów także w Szczecinie. W związku z tym, tego samego dnia o godzinie 10 w Stoczni Szczecińskiej zgromadziło się około 3000 pracowników, z którymi na ich żądanie rozpoczął rozmowy Janusz Brych. Po półtorej godziny dyskusji na prośbę Brycha strajkujący udali się na swoje wydziały, aby wybrać przedstawicieli do dalszych rozmów. Powołano więc MKS na czele z Marianem Jurczykiem. Przedstawiono 36 postulatów. Większość z nich pokrywała się z wypracowanymi przez gdański MKS. Liderem strajku została Stocznia imienia Warskiego. 21 sierpnia rozpoczęły się rozmowy ze stroną rządową. Reprezentował ją Kazimierz Barcikowski. 24 sierpnia protestujący wydają pierwszy numer biuletynu Jedność. Do strajku przystępuje coraz więcej zakładów i przedsiębiorstw. MKS zwrócił się z prośbą do strajkujących o cierpliwość i zaufanie. W Szczecinie nie funkcjonowała przez ten czas komunikacja miejska, nie wywożono śmieci, a nawet nie grzebano zmarłych. Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, występował z apelem o wypełnianie obowiązku pracy. Bunt narasta, zapanowywał chaos, kolejne zakłady zawieszały pracę. Władza, widząc, że nie opanuje sytuacji, postanawia dojść do porozumienia. Strajki łącznie trwają 13 dni. Zakończono je podpisaniem porozumienia 30 sierpnia 1980 roku pomiędzy stroną rządową pod przewodnictwem Kazimierza Barcikowskiego a MKS-em kierowanym przez Mariana Jurczyka. Zapisy tej umowy zgadzały się na utworzenie samorządnych związków zawodowych, jednak czyniła to w sposób ogólnikowy,
i umożliwiający w późniejszym okresie dokonywanie korzystnych dla władz interpretacji. Twierdzono, że działacze polityczni nie będą represjonowani, jeżeli działalnością swoją nie będą w sposób przestępczy godzili w ustrój socjalistyczny i podstawowe interesy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lub nie popełnią przestępstw pospolitych. Tworzenie organizacji może następować zgodnie z ustawodawstwem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Uzgodnienia podpiszą ze strony Komisji Rządu wicepremier Kazimierz Barcikowski, zastępca członka Biura Politycznego sekretarz KC PZPR Andrzej Żabiński, pierwszy sekretarz KW PZPR Janusz Brych. Ze strony Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przewodniczący Marian Jurczyk, zastępca Kazimierz Fiszbaj, zastępca Marian Juszczuk. Ze wzruszeniem, którym często towarzyszyły łzy, mieszkańcy Szczecina i województwa przyjęli wiadomość oraz relacje nadane już w sobotę w programach lokalnych radia i telewizji o zawartym porozumieniu między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Informacja ta wywołała uczucia zadowolenia, satysfakcji i ulgi. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Jastrzębiu Zdroju, którego siedzibą była kopalnia węgla kamiennego Manifest Lipcowy, powołany został 29 sierpnia 1980 roku. Składał on się z 56 lokalnych strajkujących komitetów. MKS wysunął postulaty takie jak zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w niektórych kopalniach, zaliczenie pylicy płuc do chorób zawodowych, obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników dołowych. Jednak główną zasługą jastrzębskiego MKS-u było wywalczenie wolnych sobót dla ogółu pracowników Polski. Porozumienie jastrzębskie zostało podpisane 3 września 1980 roku w Jastrzębiu Zdroju przy kopalni węgla kamiennego Manifest Lipcowy przez Komisję Rządową, której przewodniczył wicepremier Aleksander Kopeć oraz prezydium MKS-u na czele z przewodniczącym Jarosławem Sienkiewiczem. Po podpisaniu porozumienia Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przekształcił się w Międzyzakładową Komisję Robotniczą. W efekcie porozumień sierpniowych 17 września 1980 roku delegaci utworzeni w różnych regionach nowych struktur związkowych postanowili utworzyć jeden ogólnokrajowy związek, niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność,
który zarejestrowano 10 listopada 1980 roku. Porozumienia sierpniowe stały się początkiem przemian w komunistycznej Polsce. Od tego momentu pozycja władzy malała, a obywatele dostrzegli, że zjednoczeni są w stanie pokonać komunistów. Powstanie Solidarności można uznać za ewenement. Była to pierwsza w dziejach komunistycznych, niezależna od władz, legalna organizacja w całym wschodnim bloku. Rozpoczął się trwający 16 miesięcy karnawał Solidarności, który zakończył się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Wydarzenia z lata 1980 roku miały niewątpliwie wielki wpływ na późniejsze losy Polski. To dzięki nim w 1989 roku doszło do obalenia systemu komunistycznego.